Jeśli zainteresowani są Państwo ofertami w zakresie pożyczek hipotecznych, lokat inwestycyjnych, planów emerytalnych lub edukacyjnych, zapraszamy do korzystania z mobilnego serwisu finansowego. Pracownik Credit Union spotka się z Państwem w dowolnym, uzgodnionym miejscu. W celu umówienia spotkania prosimy zadzwonić pod podany na ekranie numer telefonu. 7 dni w tygodniu. Od ponad 35 lat Polimex dostarcza paczki morskiej, lotnicze do Polski i innych krajów Europy. Dla wygody naszych klientów odbieramy paczki z domu na terenie GTA i dostarczamy bezpośrednio do rąk odbiorców. Polimex to najlepszy serwis, atrakcyjne ceny i fachowość. Zamiast się spieszyć, możesz spokojnie wypić filiżankę ulubionej herbaty. Usługa Deposit Anywhere w naszej Credit Union pozwala na wpłatę czeków przez smartfon. Zaloguj się do Mobile Banking, zrób zdjęcie czeku i wyślij. Elektronicznie wysłany czek wpłynie szybko i bezpiecznie na Twoje konto. Deposit Anywhere to wygodne wpłaty czeków przez telefon z każdego miejsca i o każdej porze. Więcej informacji na stronie internetowej naszej Credit Union. Z Piastem polecieć możesz wszędzie. 100% satysfakcji. Ceny? Sprawdź najpierw u nas. Karta Credit Union działa nawet na British Virgin Islands. Pieniążki prosto z Credit Union. Big Boys with Cool Toys. Szeroki wybór zdalnie sterowanych modeli, części zamiennych i akcesoria. Helikoptery, samoloty, rakiety, pociągi, łodzie i statki. Największy tego rodzaju sklep w Kanadzie znajduje się obok sklepu Moore's Clothing i restauracji Muddy Duck w Mississauga. Polska Credit Union przedstawia swoją najnowszą ofertę. Kredyty dla rolników. Jeśli planujesz rozwój i unowocześnienie swojego gospodarstwa rolnego, zakup nowych maszyn, zwierząt lub innych rzeczy, to skontaktuj się z nami. Poszczegółowe informacje zadzwoń na podany numer albo odwiedź naszą stronę internetową. Zgodnie z zapowiedzią z ubiegłego programu przedstawimy Państwu relację z uroczystej akademii, którą mieszkańcy domu seniora Copernicus Lodge uczcili 228. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Gośćmi honorowymi uroczystej akademii, rozpoczętej hymnami Kanady i Polski, byli konsul generalny Polski w Toronto Krzysztof Grzelczyk, prezes zarządu głównego Kongresu Polonii Kanadyjskiej Jan Tomczak i wiceprezes zarządu Juliusz Kirejczyk oraz dyrektor naczelna Domu Kopernika Katryn Kowalenko. W wypełnionym holu placówki było również kilku mieszkających w tym polskim domu spokojnej starości naszych weteranów różnych broni i byli żołnierze Armii Krajowej. Głównym elementem dekoracji był znany obraz Jana Matejki, odnoszący się do wydarzeń związanych z uchwaleniem Konstytucji 3 maja. Wydarzeń, które przybliżył program słowno-muzyczny przygotowany i prowadzony przez panią Jolantę Kwaśniak. Teksty opisujące proces uchwalania Konstytucji 3 maja, jak i następujący wkrótce okres rozbiorów Polski, czytali i pieśni patriotyczne przy akompaniamencie fortepianowym Jana Kornela wykonywali członkowie utworzonego kilka lat temu przez mieszkańców Domu Kopernika chóru Młodzi Sercem pod dyrekcją pani Ireny Piątas. Posłuchajmy fragmentów niezwykle serdecznie przyjmowanych występów. Uchwalenia Konstytucji przez Sejm czteroletni. Wielki entuzjazm Polaków, nadzieje na reformy życia politycznego, społecznego, ale szczególnie nadzieje na niezawisłość i suwerenny byt ojczyzny. Polacy wierzyli, że Polska upodobni się do czołowych, wolnych państw ówczesnego świata. Dniu radości, dniu wesela, jak szeroki polski kraj. Niechaj okrzyk w niebo szczela. Wiwat, wiwat 3 maj. Jak szczęśliwa Polska zmarła, niech Maryi
świętej Częstochowie, o lud swój polscy błagali królowie. Niegdyś cię Polska, jeszcze wielka, cała, królową swoją przed zgonem obrała. Naród ten niegdyś służył ci orężno, bój Chrystusowy tocząc z poganami. Królowo Polski i Litewska księżno, zmiłuj się nad nami. Ludzie Polski i młodzieży, święcie wschodu to tu majowe, każdy z przyszłość Polski wierzy i buduje życie nowe. Witaj maj, trzeci maj, u Polaków błogi raj. Witaj maj, trzeci maj, u Polaków błogi raj. W imię Boga Trójcy Świętej Jedynego, Stanisław August Bożej Władki i Woli Narodu, Król Polski, Wielki Książę Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Inflanski, Smoleński, Siewierski i Czerniachowski wraz ze Stanami Konfederowanymi w liczbie podwójnej naród polski reprezentującymi uznają, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia Konstytucji Narodowej jedynie zawiódł. Poseł Kaliski, Jan Suchorzewski, wyciągnął na środek sali swego kilkuletniego syna, wołając: zabiję własne dziecię, aby nie dożyło niewoli, którą ten projekt krajowi gotuje. Inni posłowie podkreślali obowiązek dyskutowania, czyli deliberacji nad każdym projektem, które niestety nie miały miejsca. Tymczasem zwolennicy ustawy podkreślali przede wszystkim zagrożenia zewnętrzne ze strony mocarstw ościennych, a na jakie narażona była Polska wskutek pozostawania przy poprzednim ustroju politycznym. Ozwała się z dzwonkami, z selami, z bębenki. Brzmi polonez 3 maja. Skoczne dźwięki radością oddychają, radością słuch poją. Dziewki chcą tańczyć, chłopcy w miejscu nie dostoją. Lecz starców myśli z dźwiękiem w przeszłość się uniosły. Masz!